Cześć, nazywam się Karolina Zielińska-Dąbkowska i mam wielką przyjemność zaprosić Was na rozmowę z Łukaszem na temat światła naturalnego i sztucznego. Dziękuję bardzo. Cześć, miło mi Was w końcu powitać w Miastoranku, czyli rozmowach o miejskiej codzienności. Fantastycznie jest wrócić. Jak widzicie, zmieniło się otoczenie. Obecnie jesteśmy w moim mieszkaniu, ale myślę, że nie przywiązujmy się do tej przestrzeni, bo będę szukać różnych lokalizacji i może niektórymi Was zaskoczę, mam chociaż taką nadzieję. No a luft, w którym nagrywaliśmy przez ostatnie rok, półtora, tak naprawdę otworzył się, stał się kawiarnią i sklepem, więc gdybyście byli w Katowicach, no to serdecznie Was zapraszam do odwiedzenia tego miejsca. Mam wrażenie, że dzisiaj ludzie w Polsce, a przynajmniej duża część osób w Polsce śledzi telenowele, czy Robert Lewandowski będzie grać dalej w Bayernie Monachium, czy jednak uda mu się przejść do Barcelony. Śledzimy też i zachwycamy się kolejnymi wygranymi turniejami Igi Świątek i oczywiście liczymy na kolejne, ale dzisiaj ja chciałbym Was zaprosić do trochę innego świata. Świata architektury, miasta i światła. Dzisiaj goszczę architektkę związaną z Politechniką Gdańską, badaczkę i naukowczynię, ekspertkę z tematyki światła Karolinę Zielińską-Dąbrowską. Także będzie o świetle, mieście, architekturze i różnych korelacjach między tymi zagadnieniami. Partnerką cyklu Miasto Ranek jest Fundacja Benzmiana, a patronem miesięcznik Architektura Murator. Też od razu dodam, że rozmowa jest dostępna w formie podcastu, więc jeżeli wolicie słuchać, no to znajdziecie nas na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, wpisujecie Street Cloud, no i się pojawiamy. Jeszcze chciałbym Was poprosić o łapki w górę oczywiście pod tą rozmową i subskrybowanie naszego kanału na YouTubie oraz obserwowanie innych mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram. No dobrze. Fantastycznie zwrócić, jeszcze raz to powtórzę. I bardzo miło mi Was zaprosić na pierwszą od dawna rozmowę. Zapraszam na Miasto Ranek z Karoliną Zielińską-Dąbkowską. Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry, miło mi Cię słyszeć. To w ogóle dla mnie jest ogromny zaszczyt, że zgodziłaś się na tą rozmowę ze mną. Przyznam szczerze, że od jakiegoś czasu śledzę bardzo Twoje poczynania, głównie naukowe, i no jest to absolutnie fascynujące, co robisz. Dodatkowo jeszcze mam wrażenie, że udowadniasz całemu środowisku, głównie architektonicznemu, że architektura to nauka, a nie tak jak niektórzy uważają, że tylko i wyłącznie praktyka. No, wydaje mi się, że przez takie osoby jak ty nasz świat tutaj architektoniczno-miejski bardzo, bardzo mocno się zmienia. Ale wiesz, tak na początek nie chcę na ciebie nakładać za dużo presji, już tylko chyba chwaląc zacząłeś. I chwaląc, bo ja naprawdę jestem zafascynowany. Gdybyś miał jakiś swój fan klub, to możesz potem podszepnąć, to ja się chętnie do niego zapiszę. Ale wiesz, tak myślałem o tym wszystkim i wydaje mi się, że zapewne nie wszyscy cię znają, nie wiedzą, kim jesteś, a tym samym nie analizują twojego dorobku naukowego. Więc jakbyś na początek powiedziała, czym się obecnie zajmujesz, nad czym pracujesz. Więc jestem i praktykiem, bo tutaj mnie przedstawiłeś jako badaczkę, tak? To nie tylko jestem badaczką, tak? Jestem przede wszystkim praktykiem, który zajmuje się iluminacją architektury, ale też również miast, czyli osobą. No jest to zawód rzeczywiście taki bardzo nowy i w związku z tym, że mam to doświadczenie praktyczne, to jestem również w stanie zauważyć braki w badaniach. I to dlatego jakby stąd powstał moje drugie zainteresowanie badaniami naukowymi, bo widząc w biurach, wiesz, no, te braki, tak, i to, czego nie ma, brak odpowiedzi właśnie na pewne pytania, które my sobie też stawiamy, spowodowało, że to, że stwierdziłam, że jednak, kurczę, trzeba coś z tym zrobić i przydałby się
Przydałby się stopień naukowy, bo inaczej świat naukowy nie chce rozmawiać z praktykami. To tak to wygląda w rzeczywistości. No i dlatego zdecydowałam się też jakby w tym drugim kierunku. Ale jeden z drugim się przenika, więc jakby to, co zrobię w świecie naukowym, badawczym, tak, to, co przeanalizuję, te badania aplikuję. Nie tylko ja, ale też moi koledzy właśnie w projektach praktycznych, no i na odwrót. Jakby to jest jedno z drugiego wypływa. O, skromnie, może tak. Skromnie, ale mam wrażenie, że tak osoby, które robią super ciekawe i zajawkowe rzeczy, zawsze tak mają. Ja do tych twoich zainteresowań, zarówno praktycznych, jak i badawczych, które powiedziałaś, że jednak ta nauka wypłynęła w jakiś sposób z praktyki, chciałbym dodać twój artykuł w Nature, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, w jednym z bardziej prestiżowych żurnali naukowych. W ogóle mam takie wrażenie, wiesz, że artykuł w Nature lub Science to jest już absolutny Olimp. Tam piszą głównie bogowie i boginie świata nauki. Jak do tego doszło, że ten artykuł twój o świetle ukazał się? To jest troszeczkę... Tak, to nie, proszę, proszę. Nie, bo zastanawiam się, wiesz, to nie jest tak, że nie wierzę w ciebie, bo jak mówię, jestem fascynatem twojej działalności, ale może to będzie jakaś taka inspiracja dla młodych naukowców i naukowczyń, prawda? Więc muszę tak, muszę cię trochę poprawić, bo to nie jest tylko jeden, ale są dwa. No to tym bardziej. Ale powiem tak, to jest takie powiedzenie, że trzeba być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i jeszcze mieć coś do powiedzenia. Akurat tak się złożyło. I ten pierwszy artykuł wypłynął tak naprawdę z mojej prezentacji, którą miałam w 2015 roku w Szwajcarii, w Bazylei, na piątym Fifth World Sustainability Forum. I tam właśnie mówiłam o tym wpływie światła sztucznego i nowym odkryciu tego trzeciego, tak zwanego trzeciego fotoreceptora w oku i jak to wpływa na naszą biologię. I że musimy na to trochę pod innego kąta spojrzeć, jak projektujemy, że światło jest bardzo ważne. I tak się akurat złożyło, że na mój wykład przyszła editor z Nature. I ona wcześniej o tym nie słyszała, no i napisała do mnie po tym wydarzeniu, czy ja bym nie chciała napisać właśnie dla niej trzystronicowego artykułu, takiego eksperckiego, bo są oczywiście artykuły takie, że się ponad rok, czy wysyła się artykuł naukowy i się czeka, ale są też artykuły eksperckie, one są też recenzowane, gdzie ekspertów się prosi o napisanie właśnie trzech stron. Więc tak to było w moim przypadku. I muszę powiedzieć, że nawet jeszcze nie będąc w tym świecie naukowym tak głęboko, nie byłam zajęta projektami i powiedziałam pani, że niestety nie mam teraz czasu i że czy mogę z nią się skontaktować. I musiała czekać ponad pół roku, aż się skontaktowałam, swoje projekty zakończyłam i napisałam, że czy dalej jest zainteresowana, więc była dalej na szczęście zainteresowana. Ja w międzyczasie zorientowałam się, że jest to bardzo, bardzo ważne. Była to również taka karta przetargowa na uczelnię, żeby zatrudnić mnie na pozycji adiunkta, bo wiadomo, w tej chwili parametryzacja uczelni wymaga również publikowania w prestiżowych czasopismach. No i tak to się potoczyło. Nie było to wcale takie straszne, jak każdy myśli. Oczywiście dobrych parę miesięcy to trwało, żeby ten artykuł, niby te trzy strony, ale żeby to tak wyglądało, jak wygląda. Również oczywiście to nie jest tak, raz jak się już opublikuje, to przychodzą różni eksperci, którzy chcą podważyć wszystko, więc też w pewnym momencie była taka sytuacja, że jeden ekspert, którego w tej chwili jesteśmy dobrymi kolegami, podważył wszystko,
I nawet obawiałam się, że będę musiała wycofać artykuł, ale znalazłam argumenty i zebrała się specjalnie, też to jest śmieszne, zebrała się nie tylko edytor, ale inni edytorzy. To było jeszcze, poszło do kilka razy innych ekspertów, no i uznali, że mam rację, że argumenty na to, że nie ma jakby jeszcze wszystkiego potwierdzonego w badaniach, wcale nie przeczą temu, że to, co mówi, jest prawdą. O tak, nie? Więc jakby no jest to takie, tak to czasami jest, udało się. No a później też, to, czyli to był ten pierwszy artykuł Make Lighting Healthier o świetle sztucznym i jak to może wpływać na naszą biologię i również środowisko, a drugi artykuł o świetle naturalnym dziennym i o tym, jak to globalizacja, ale również to zagęszczenie tkanki miejskiej wpływa na to, że brakuje nam światła naturalnego. I co to dla nas znaczy? Tak. I na obu tych aspektach dzisiaj się podczas naszej rozmowy oczywiście skupimy, prawda? I porozmawiamy o świetle sztucznym i naturalnym, bo no, oba te typy jak najbardziej mają wpływ na nasze zdrowie. Jak pomyślałem sobie, że zrobię jeszcze na początek takie wyznanie, bo wysłałem ci tą agendę, to tak dla, wiesz, słuchaczy i słuchaczek, że wytłumaczę, że zawsze przed każdą rozmową z gościem lub gościnią wysyłam agendę. No i Karolina powiedziała, widząc tą agendę, jest okej, widzę, że zagłębiłeś temat. No i tutaj właśnie to moje szczere wyznanie. Tak, przed każdą rozmową staram się przygotować, ale przyznam szczerze, że rozpiętość tego tematu od biologii do technologii jest trochę przytłaczająca i się w tym gubię. I też nie chciałbym, żeby to uczucie towarzyszyło dzisiaj tutaj naszym słuchaczom i słuchaczkom, więc chciałbym, żebyśmy zaczęli od takich kwestii, które będą zorientowane na takie pojęcia dla początkujących, żeby każdy zrozumiał, a naturalnie pewnie z każdym kolejnym pytaniem nasz poziom trudności będzie się coraz bardziej wznosił. Postaram się. Mam nadzieję, że jak będę się dopytywać o takie podstawowe rzeczy dla ciebie, to nie będziesz się na mnie tutaj absolutnie złościć, tylko zaakceptujesz to i powiesz, dobra, wytłumaczę. Słyszę, nie mam zgody, więc myślę, że... Tak, myślę, że oczywiście. Tak. No, spróbujemy. Postaram się najlepiej, jak mogę. Dobrze. No to w takim razie wydaje mi się, że powinniśmy zacząć w ogóle od tego, bo to pojęcie pojawia się coraz szerzej. Szerzej, nie znaczy, że szeroko w debacie publicznej, czyli zanieczyszczenie światłem. Oczywiście nie możemy tego porównać do smogu w kontekście mówienia o tym w mediach, wśród nawet lokalnych społeczności, ale jednak go słychać. Natomiast nikt nie tłumaczy, co to tak naprawdę jest, to zanieczyszczenie światłem, więc jakbym cię mógł prosić o to, żebyś wytłumaczyła, czym jest zanieczyszczenie światłem, to będę niezwykle zobowiązany. Więc muszę się trochę zdziwić. Tak naprawdę nie ma jednej definicji. Jak to w nauce, prawda? Zawsze jest wiele definicji. Tak, jak to w nauce. Ale to, co, jakby czym wspierają się badacze, to jest taka kategoria, która mówi, że zanieczyszczenie światłem składa się z trzech, czasami mówi się czterech jakby elementów. I w tych, ja bym powiedziała, no, trzech elementów głównych. Pierwszy to jest, jakby one są, te elementy są składową na to zanieczyszczenie światła. Czyli zanieczyszczenie światłem dotyczy atmosfery ziemskiej i najłatwiej sobie trzeba wyobrazić, że jakbyśmy lecili samolotem w nocy i patrzyli z góry, to wszystko to, co widzimy jako jasne punkty, to światło, które ucieka do góry, jest zanieczyszczeniem, bo ono albo się odbija od powierzchni ziemi, idzie do góry, albo bezpośrednio, na przykład lampy mają źle dobraną optykę i to światło idzie do góry. Czyli jakby wszystko zanieczyszczenie jest jakąkolwiek formą fali świetlnej, która nie bezpośrednio jakby zostaje na ziemi, tylko idzie do góry, o tak, w tą atmosferę. I teraz ja wspomniałam o tych trzech elementach. Pierwszy to jest po angielsku tak zwany sky glow. Czasami się mówi również urban sky glow, czyli to jest taka tak zwana miejska łuna świetlna. I miejska łuna świetlna jest, prosto tłumacząc, widoczna z oddali nad miastami.
Wcześniej, kiedy używało się światło sodowe, była takim w miejscu miasta, na horyzoncie była widoczna taka łuna, która była pomarańczowa, a teraz ten kolor tej łuny zmienia się, on przechodzi właśnie z takiego pomarańczowego bardziej na biały albo taki niebieskawy. To jest związane oczywiście z nową technologią świetlną, czy wcześniej z lampami metalohalogenkowymi, a teraz z LEDami. Drugi element to jest po angielsku light trespass, to jest takie światło, które przenika do albo na przykład z ulicy, światło uliczne, które przenika do mieszkań, do budynków przez okna, lub też na przykład, proszę sobie wyobrazić, siedzimy sobie na balkonie i to światło nam przeszkadza. Albo jesteśmy w ogrodzie i nasz sąsiad ma właśnie takie zabezpieczające światło przed, nie wiem, złodziejem i ono się uruchamia, bo przeleciał kot i nam to światło świeci. Więc jakby to jest ten drugi element, który może powodować to zanieczyszczenie światłem sztucznym. Trzeci to jest po angielsku glare. A czasami to jest to nazwane discomfort glare, to jest tak zwane olśnienie. To jest wtedy, kiedy mamy zbyt duży kontrast między jasnymi i ciemnymi przestrzeniami i jesteśmy na przykład w mieście i jest na fasadzie zamontowana lampa uliczna i ta lampa uliczna też ma na przykład odkrytą optykę albo jest przekrzywiona i bezpośrednio nasze oko jest przyciągane przez ten jasny punkt i mamy wtedy duży kontrast. To olśnienie jest bardzo, bardzo problematyczne dla osób, szczególnie dla osób starszych, bo jest coś takiego, takie zjawisko jak fototaksis, czyli ono jest związane z przyciąganiem naszego oka w tym obszarze, w którym obserwujemy przestrzeń, no i nasze oko będzie zawsze kierowało się w kierunku najbardziej jasnej przestrzeni czy punktu świetlnego na przykład i wtedy nie patrzymy pod nogi, czy taka starsza osoba nie patrzy, na przykład nie widzi różnicy takiej jasności między ulicą a chodnikiem czy schodami, więc jakby to jest ten trzeci element. Czwarty element nazwany jest jako light clutter, a głównie dotyczy to opraw oświetleniowych. One są, jest ich dużo, skupione i tak no, w jednym miejscu jest ich za dużo, ale ja tego elementu nigdy jakby nie dodaję, to w zależności od badacza, prawda? To jakby nie wiem, czy pomogło. Czy na pewno, to jasno, nie, no myślę, jasno wytłumaczę. Na razie tak, na razie dobra. Rozumiem, nie przerywałem, więc wszystko rozumiem. Dobrze. Ale dopytam się jeszcze bardziej szczegółowo. Dobrze. Czy o zanieczyszczeniu światłem możemy mówić tylko i wyłącznie nocą? Czy niekoniecznie? Tak, nie. Możesz mieć zanieczyszczenie światła w ciągu dnia. I będzie to polegało, może ono nie będzie aż tak widoczne, ale w dalszym ciągu będzie. Bo wyobraź sobie, masz na przykład fasadę medialną, gdzie żeby ta, czy na przykład wideo, mówimy nawet, nie wiem, reklamy świetne w tej chwili jest moda, nie tylko żeby używać technologie LED, ale często takie bardzo duże monitory są parometrowe, prawda, instalowane w oknach. Po drugiej stronie, ale żeby ten obraz był widoczny, to musi być jasność tego obrazu, prawda, wysoka. I tutaj mówimy o tej jasności w takiej kategorii luminancji świetlnej, czyli to jest tej jasności albo obrazu, albo powierzchni. Co jest ciekawe, to się mierzy w kandela przez metry kwadratowe, na metry kwadratowe, kandela per square meter. I to jest ta jednostka jasności. Jak jasno dana powierzchnia przekazuje to światło. No i teraz wyobraź sobie, że światło naturalne na zewnątrz, ono się zmienia. Tak? W momencie, kiedy mamy na przykład bezchmurne niebo i jest pełne słońce, no nawet w południe, możemy mieć do 100 tysięcy właśnie kandeli na metr kwadratowy, taką jasność. Jakbyśmy to zmierzyli. Przy zachmurzonym niebie to może zejść na przykład do 10 tysięcy, ale o co chodzi? To nam
to światło naturalne uniemożliwiłoby widzenie tego obrazu, gdyby ten obraz nie był wystarczająco jasny. Tak? Czyli ten obraz również, żebyśmy go widzieli z takiej reklamy, musi mieć pewną jasność. No i ta jasność jest rzeczywiście podkręcona. Ale co jest tutaj problemem? My tego nie widzimy, to na nas nie wpływa, bo rzeczywiście ze względu na rytmy biologiczne nasz organizm przyzwyczaił się do tego, że dzień jest jasny. Jakby nie jest to niczym złym dla nas, to raczej nasze całe procesy biologiczne i również fizjologiczne na tym bazują. Ale w momencie, kiedy nie ma odpowiedniego, te architektoniczne elementy, jak na przykład reklamy, nie są przemyślane i jakby nie ma tej wiedzy, to światło, które była ta jasność, która była w ciągu dnia tak jakby ustawiona, żeby ten obraz był widoczny w ciągu dnia i nie ma systemów sterowania, które by zmniejszyły tą jasność w ciągu nocy, czyli jakby zostajemy z tym samą jasnością w nocy. Jakby rozumiesz, że to jest coś takiego, że nikt o tym, w tej chwili zaczyna się o tym mówić, ale wcześniej to nie było badań, nie było narzędzi, dostępnych narzędzi, żeby to sprawdzić. One w tej chwili bardzo potaniały. No i druga rzecz, tutaj przemysł, ale również osoby, które są zainteresowane reklamą, bardzo rozwijają takie technologie i sprzedają oczywiście, nie wiem, właścicielowi sklepu, czy tam powiedzmy firmie, która inwestuje w to, ale w cały tutaj wizualny ten efekt, prawda? Ale w związku z tym, że nie ma wymogów takich, to się powoli zaczyna zmieniać. W Polsce jest tylko jeden przepis, który mówi, że dotyczy światła kolorowego i że nie może być, ta jasność nie może przekraczać pewnych wartości, ale to jest, nie ma tak naprawdę nawet procesów. One się zdarzają w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie do odpowiedzialności pociągany jest przed sąd, jest pociągana na przykład firma, która świeci komuś w okno, prawda? Oni mogą się odwołać, bo są takie regulacje prawne. W Polsce tego tak naprawdę nie ma. Nie ma wielu takich przypadków, żeby to się zmieniło. No ale może dlatego jest tak mało regulacji w Polsce w zakresie zanieczyszczenia światłem, bo bardzo też mało znowu w debacie publicznej wybrzmiewa, jak to zanieczyszczenie jest groźne. I to też jest właśnie, to jest moje kolejne pytanie. Jak to zanieczyszczenie wpływa na nasze zdrowie? Czy to chodzi tylko o potem zdrowy sen, czy to spektrum niebezpieczeństwa jest znacznie bardziej poważniejsze? To wchodzimy na nowy temat, ale powiem tak. Wiesz, to musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że rzeczywiście ta nasza fizjologia, ona ewoluowała przez setki tysięcy lat i byliśmy przyzwyczajeni. Mówimy o tym, o homo sapiens, tak? Jeżeli mówimy o człowieku w ogóle pierwotnym, to on rzeczywiście w ciągu wstawał do tej jaskini, wpadały promienie świetlne. Ja zaraz wytłumaczę, jak to w ogóle funkcjonuje od tej drugiej strony, ale światło wpadało do jaskini, ze względu na tę jasność ten homo sapiens, czy jakikolwiek inny wybudzał się, tak, osobnik, wychodził na polowanie, w ciągu dnia był pod wpływem światła naturalnego i to światło naturalne, ono powodowało, szczególnie barwa tego światła, w tym przedziale niebieskim, niebieskiego światła, ono powodowało, że jesteśmy aktywni, bo wydzielały się na przykład hormony takie jak kortyzol, taki właśnie hormon aktywności i również hormon, tak zwany hormon zdrowego stresu, jeżeli jest w odpowiedniej dawce. No i w związku z tym, że to światło, ono zachodziło, tak jak zachodzi to w dzisiejszych czasach również, to światło naturalne, słońce zachodzi, tam zaczyna być coraz mniej tego niebieskiego światła i zaczyna się coraz więcej pomarańczowego i czerwonego. Znamy to oczywiście wizualnie z zachodów słońca.
Tak, i dochodzi do tego, że to światło jakby zachodzi i nastaje ciemność. I w czasie tej ciemności taka osoba, no ten osobnik pierwotny, on nigdy jakby nie mógł niczego innego zrobić, bo jeszcze przed wynalezieniem ognia, tak, powiedzmy, czy później światła sztucznego. Ten cykl dnia i nocy był bardzo wyraźny. To się oczywiście zmieniło z tą rewolucją przemysłową. Kiedy zaczęliśmy używać światło sztuczne, wprowadzać je do wnętrz i również do produkcji. Więc jakby tutaj zaczęliśmy zaburzać te pierwotne mechanizmy tych rytmów okołodobowych, ale tak jak tutaj, wiesz, można by było oczywiście głębiej w to wchodzić, jest to o tyle ważne, że my mamy te predyspozycje, i jesteśmy jakby do nich, nie jesteśmy w stanie uciec od naszej biologii. Każdy człowiek potrzebuje jasnego dnia i ciemnej nocy. I w momencie, kiedy któryś z tych elementów zaczynamy zaburzać, bo na przykład mamy nagle światło sztuczne w nocy. I czy jest to światło sztuczne pochodzące z opraw ulicznych, które wpadają do nas, na przykład do sypialni, czy jest to światło z komputerów, monitorów, czy jest to światło właśnie szczególnie LED-owe, za chwilkę o tym opowiem, które używamy codziennie, to następuje zaburzenie tego procesu. Jak to wygląda? Otóż wszystko zaczęło się tak naprawdę burzyć z wprowadzeniem nowej technologii GaN LED. Na tą nową technologię w 2014 roku trzech naukowców japońskich otrzymało Nagrodę Nobla, bo stworzyli technologię, która jest bardzo nie tylko elastyczna, ale ona jest powoduje redukcję w zużyciu energii. I oczywiście ta nowa technologia LED została natychmiast wykorzystana w wielu elementach gospodarki. Przyszło to z czasem, ale na czym polega to nowatorstwo? Wcześniej, jeżeli chciało się stworzyć białe światło, to mieszało się diody LED i były to tak zwane RGB, red, green, blue, tak? Czyli czerwony, zielony i niebieski, i przez pomieszanie tych kolorów otrzymywało się białe światło. W tej nowej technologii wystarczyło mieć niebieski LED. Ten niebieski LED, on był pokryty warstwą luminoforu i to może być różne. Najczęściej stosuje się fosfor i ten fosfor przykrywa zazwyczaj czy tą grupę tych niebieskich LEDów. I w zależności od tego, jak gruby jest ten element, który to przykrywa te niebieskie LEDy, to jeżeli jest on cienki, to więcej niebieskiego światła przechodzi, przez jakby wydobywa się i nasze oko postrzega, że jest to światło białe, zimne, lub gdy jest tego fosforu więcej, to nam się wydaje, że jest to światło ciepłe. Ale to jest jedna rzecz. Mamy prąciki i czopeczki i jakby o tym wiemy, są to dwa typy fotoreceptorów w oku i wiemy, że one są potrzebne do patrzenia. Tak? Dzięki nim postrzegamy. Do 2002 roku nie wiedzieliśmy, że jest jeszcze trzecia grupa fotoreceptora w oku. I ta grupa nazywana jest często, jest to długa nazwa, ale skrót to jest IPRGC. Jest to grupa właśnie komórek na siatkówce oka i ona jest wrażliwa na niebieskie światło. Ona również, kiedy światło do nas przechodzi przez nasze oczy, przez informacja dochodzi również do tej grupy fotoreceptorów. One z kolei przekazuje informacje przez nerw wzrokowy do
do naszego mózgu, że nastał dzień, że trzeba, bo niebieskie światło jest związane również z tym, że jest go dużo w ciągu dnia. W momencie, kiedy wstaje słońce, jest ono, zawiera tam czerwone, pomarańczowe. Więcej w tym spektrum jest czerwonego, pomarańczowego koloru, a kiedy mamy nastanie powiedzmy 12, 11 w środku dnia, jest najwięcej tego niebieskiego światła i ona przy zachodzie ona jakby znowu się redukuje. Czyli my jesteśmy tak nauczeni, że nasz organizm reaguje na światło. Czyli w ciągu dnia mamy być aktywni, pobudzeni i to niebieskie światło, które jest spektrum światła, nas pobudza. A z nastaniem wieczoru jest go coraz mniej, robimy się dlatego również senni, no i w nocy powinniśmy spać. No ale w związku z tym, że mamy tą technologię świetną, technologia świetna umożliwia nam, że możemy funkcjonować prawie 24 godziny na dobę, co nie jest prawdą, bo każdy z nas potrzebuje snu. Jedni więcej, jedni mniej. To jest jakby jedna prawda. A druga prawda jest taka, że tylko w głębokim, kiedy mamy głęboki sen i jest to sen w ciemności, następuje produkcja melatoniny. To jest taki hormon, który jest przeciwstawnym hormonem do kortyzolu. Czyli niebieskie światło pobudza nasz organizm i produkujemy ten hormon aktywności, kortyzol. I on jest wysoki w ciągu dnia, a w nocy on się redukuje. W momencie, kiedy on się redukuje, z brakiem tego niebieskiego światła w spektrum, wzrasta poziom melatoniny, czyli tego hormonu snu, i robimy się senni i śpimy. Czyli jeżeli mamy duży poziom melatoniny we krwi, wtedy komórki rakowe nie mają szansy. To jest jakby tutaj, dlaczego to jest ważne? Ponieważ każdy człowiek każdego dnia produkuje komórki rakowe. Ale jesteśmy w stanie te komórki rakowe niszczyć, kiedy mamy właśnie wysoki poziom melatoniny i są tak zwane anti-cancer cells, czyli są takie komórki, które zwalczają właśnie nowotwory i one w ciągu nocy pracują. Ale potrzebny jest wysoki poziom tej melatoniny we krwi. Przy głębokiej fazie snu, no i oczywiście w ciemności. W momencie, kiedy zapalimy światło, to są badania, które mówią, że to jest nawet kwestia do kilku sekund, że jesteśmy w stanie idąc do toalety w nocy i na przykład otwierając lodówkę, która ma w środku LEDy, patrząc na to światło, jesteśmy w stanie zatrzymać produkcję melatoniny. To jest, no jest, jest to rzeczywiście niepokojące i ja nie mówię, że w momencie, kiedy to się kilka razy zdarzy, to my od razu zaczniemy rozwijać nowotwory. Nie. I różne choroby. Nie. Ale są badania, które mówią, że przykładowo na bardzo dużej liczbie osób, które pracują na zmiany w tym systemie zmianowym, tak jak na przykład w fabrykach mężczyźni, oni zazwyczaj rozwijają, ci, którzy nie mają tego zsynchronizowanego cyklu dnia i nocy, czyli pracują w ciągu dnia, śpią w ciągu nocy, czyli jakby to jest wszystko zmienione, to oni rozwijają zazwyczaj nowotwory prostaty, a w przypadku pielęgniarek i również stewardess, to też jest na dużych grupach potwierdzone, one bardzo często rozwijają nowotwory piersi. Więc jakby to jest jedna rzecz. Jest następna grupa badań, która mówi, ok, otyłość. My tracimy wagę, jak śpimy, czyli osoby, jeżeli chciałoby się naprawdę zredukować tuszę, powinno się spać w ciemności i długo, co jest ciekawe, prawda? Nie wiem, czy jest na przykład jeszcze inna rzecz, zachorowalność. Nie wiem, czy zauważyłeś, że jeżeli się jest zmęczonym i się mało śpi, ma się jakoś deadline, bardzo często jest tak, że my zaraz po na przykład oddaniu projektu albo nie wiem, skończeniu czegoś jedziemy na wakacje i się często ludzie chorują, prawda? Więc jakby ta odporność na infekcje się zmienia. Więc
tutaj jest wiele badań, które jakby to potwierdzają. Wiadomo, że są różne gremia, które niekoniecznie chciałyby pokazać, co się dzieje, prawda? Bo to nie jest to jeszcze, jest to na razie wiedza dostępna, ale nie każdy jest w stanie czytać i rozumieć takie naukowe artykuły. Dlatego wspieramy się tutaj tobą i wiesz, powiedziałaś coś takiego, Karolino, że no wszystko zaczęło się w jakiś sposób trochę psuć w kontekście naszego zdrowia, od kiedy pojawiło się światło sztuczne, czyli możemy sobie to datować na 1879, czyli Edisona, no albo kogoś innego, to już zależnie, jaką historię albo świata... Albo Słana, tak, dokładnie. Brytyjczyk by się tu obraził, tak. Dokładnie, więc Edisona sobie zostawmy, to trochę inna historia i na inną rozmowę. Natomiast zastanawiam się, wiesz, to, że światło sztuczne istnieje, to jest fakt. I już tego nie zmienimy. Natomiast który z tych okresów historycznie od tego 1879 do 2014, kiedy nastąpił ten przełom zespołu japońskiego, za który dostali Nobla, o którym mówiłaś, oceniasz najbardziej krytycznie? Czy im dalej w las, im dalej w naszą historię, tym jest gorzej faktycznie? Tak naprawdę za chwilę będziemy mogli mówić o 150 latach, prawda? Odkąd tak naprawdę wynaleziono sztuczne światło. Wszystko sprowadza się do, w tej chwili wiemy, tak, że wszystko sprowadza się do spektrum. Tak naprawdę nie temperatury barwowej. A bardzo często jak kupuje się źródło światła, to pisze CCT, CCT. Correlated Color Temperature, czyli to jest ta temperatura barwowa, która mówi o tym, jak nam, czy to światło wydaje się ciepłe czy jasne, prawda? Czyli im niższy numer, tym ono jest cieplejsze, na przykład, nie wiem, 2700 kelwinów czy 3000 kelwinów to jest ciepłe światło, tak to postrzegamy. No im wyżej idziemy, 4000, 5000, to już jest, już to idziemy w kierunku zimnego. Ale co ciekawe, wcześniej te pierwsze żarówki, które zostały wycofane powiedzmy około 2000 roku, prawda? Była ta cała wielka akcja, że one są niedawno, prawda? Niedawno, nieenergooszczędne. One miały źródło światła, które przypominały zachodzące słońce. Czyli do czasu, jak stosowało się te żarówki nieenergooszczędne, one rzeczywiście były nieenergooszczędne, bo one produkowały, jeżeli popatrzymy na to światło, tylko 10% to było światło, przekładało się na światło, a 90% to było to ciepło. Więc jakby ta technologia rzeczywiście, można by było nad tym pracować. Ale jeżeli budziliśmy się w nocy, to nie było problemu, żeby zapalić to światło, pójść do toalety, napić się czegoś i zasnąć. Bo tego światła, jeśli chodzi o to niebieską część spektrum, było naprawdę niewiele. Ja robiłam takie badania, w tym akurat jest to pokazane w tym artykule Nature, gdzie mam dwie grafiki pokazujące, jak wygląda światło to z żarówek tych ogólnodostępnych, tak, GLS, a jak wygląda światło tych żarowych, tak po polsku, a jak wygląda światło zachodzącego słońca. Tam praktycznie nie ma różnicy. Ten wykres, on jest taki bardzo, bardzo podobny. W przypadku nowych technologii, mówimy, bo ja tutaj będę się skupiała tylko na technologiach, które mamy wewnątrz, bo na razie, skupmy się na razie o tak, na razie na wewnątrz, a potem zanim pójdziemy sobie o krok dokładnie wyżej do miast. Tak. Dokładnie. Następną technologią, która była, tak jak się mówi, in pipeline, tam ona już była i trzeba było coś, dlatego tak naprawdę te żarówki, była nowa technologia, którą trzeba było wprowadzić na rynek. No i domyślam się, że po prostu to jest nacisk rynku i producentów na to, żeby to się technologia wydarzyło, powstała, prawda? W latach, powiedzmy, koniec lat 30., 70., no i długo, długo nie mogła wejść. Chodzi o tak zwane żarówki energooszczędne, po angielsku to jest na przykład CFL, Compact Fluorescent Lamps, i one
był rzeczywiście nacisk i zaczęto je wprowadzać do wnętrz. Z tymi żarówkami, z źródłami światła są dwa problemy. Trzy. Pierwszy. One zawierają rtęć w postaci ciekłej i gazowej. Czyli nie wiem, czy widziałeś, że jest bardzo często, jak się sprzedaje te żarówki, jest powiedziane, że trzeba koniecznie wietrzyć okno, jakbyś taka żarówka nam pękła, nigdy wrzucać do zwykłych śmieci i nie wiem, zebrać, wywietrzyć i zanieść w odpowiednie miejsce. Tego odpowiedniego miejsca pamiętam nie ma. Pamiętam te żarówki jeszcze, tak, pamiętam. Tak, nie ma. Problem, co się okazało? Producenci nie mieli metody utylizacji. Do tej pory nie mamy metody utylizacji. I należę do różnych organizacji, projektantów oświetlenia. Myśmy protestowali w Brukseli również, ale tam niestety różne polityczne gremia były silniejsze. Jakby nie można było dużo zrobić, ale co jest tutaj ciekawe? Jedna rzecz to jest to, że możemy na przykład, jeżeli się taka żarówka zbiła, jeszcze do tej pory ludzie mają to w domu, to ona mogliśmy rzeczywiście mieć zatrucie rtęcią poważne i są takie przypadki małych dzieci, którym wypadły włosy i są nawet badania na ten temat, bo one gdzieś przewróciła się lampa i te dzieci to wdychały, nie wiedząc, a rodzice nie wiedzieli o szkodliwości, ale również ludzie wyrzucali to do normalnych śmieci i później to szło na wysypisko, buldożer przejeżdżał, takie źródła światła, to wszystko szło do gruntów gruntowych i teraz w wielu krajach mamy wody gruntowe, które są zatrute rtęcią, nie wiedząc dlaczego, no wiemy. A trzecia rzecz to jest to, że te żarówki, one po pierwsze długo się rozpalały, czyli tak naprawdę ludzie przez cały czas je trzymali, nie wyłączali i włączali, bo wiedzieli, że jak wyłączą, to będą musieli długo czekać, one się rozgrzeją i jakby będą tym jasnym światłem świeciły. I również one w swoim spektrum nie mają wszystkich barw, jak to mówię, wszystkich barw tęczy, tak, jak mamy tęczę, czyli jakby nie oddają wszystkich kolorów. To oddawanie barw jest bardzo, bardzo złe. Dlatego my wyglądamy bardzo niezdrowo. Czasami tak ludzie mają taki szaro-zielony kolor skóry, siedząc pod takim oświetleniem. Więc jakby tutaj są takie elementy. Więc w momencie, kiedy badacze zaczęli produkować nawet badania, tak, bo to było w ilości sporej, producenci oświetlenia zrozumieli, że trzeba teraz jakąś tą technologię jak najszybciej zamienić, no bo mogą zacząć być procesy, prawda? I na szczęście była technologia LED. I ta technologia została bardzo szybko wprowadzona. I ja nie, że tak, ja nie jestem przeciwnikiem technologii LED, tylko warto sobie zdać sprawę z tego, że my powinniśmy mieć wybór. Jeżeli powiedzmy chcielibyśmy mieć zdrowe, nam zabrano ten wybór zdrowego oświetlenia. Gdybyśmy, to jest jakby mój wybór, czy ja będę chciała więcej płacić i zużywać więcej energii, ale chcę mieć to zdrowe światło, ale jak ja nawet nie mam tej możliwości, no to zostaje tylko powiedzmy z tymi dwoma opcjami, które są na stole. Tak? Teraz na szczęście powoli te LEDy, one, to spektrum zaczyna być zmieniane. Co jest ciekawe, możesz mieć taką samą temperaturę barwową, w LEDowej, źródła światła LEDowego i możemy mówić tutaj na przykład, że jest to 3000 kelwinów, no niby ciepły, niby dobrze, ale to spektrum może mieć zupełnie inny wykres. Możesz mieć dużo niebieskiego, o tym nie wiesz, bo kupujesz, bo na tym pudełku będzie tylko temperatura barwowa wyświetlona. Nikt, żaden producent nie narysuje ci wykresu tego spektralnego. My oczywiście jako projektanci możemy się zwrócić, sami możemy pomierzyć, bo mamy spektroradiometry i możemy to zrobić, ale jakby taki przeciętny zjadacz chleba nie będzie miał tej informacji. Więc jeżeli mogę tutaj dać taką dobrą radę, kupować, jeżeli LEDy, to jak najbardziej ciepłe. Na pewno poniżej 3000 kelwinów, najlepiej 2800,
jakby się udało 700, to jest to mniejsze zło, tak? Znamy już, Karolino, pełny wpływ światła LED na nasze zdrowie, bo wciąż rozumiem, że jest to stosunkowo nowa technologia i badania z nią związane pewnie wciąż postępują, prawda? Jak to bywa najczęściej, że technologia jest na początek, a dopiero potem sprawdzamy, czy coś jest zdrowe, czy niezdrowe. Rozumiem, że tutaj coś już wiemy, ale czy faktycznie będą czekać nas jeszcze jakieś niespodzianki, że za 5 lat się okaże, że wcale faktycznie tak nie jest? Że LEDy są, że się okaże, że LEDy są tak, zdrowe? Tak, 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 tak. Nie. W tej chwili badacze na świecie potwierdzają róż to i róż nowymi badaniami, że potrzebujemy jeszcze nowych badań, ale że i będą na pewno nowe odkrycia w ludzkim oku. Oni tylko nie mają jeszcze narzędzi, żeby to jakby odkryć i dokładnie powiedzieć, w którym momencie następuje taka a taka, wiesz, dochodzi do takiego a takiego procesu. Ale co ciekawe, jest bardzo znany badacz, profesor dr George Brainard z Jefferson University. To jest osoba, która odkryła ten fotopigment melanopsynę w 1998 roku, ale oczywiście badania były też później prowadzone. I on prowadzi, on robi badania na stacji kosmicznej NASA. W tej chwili zakończony został pierwszy proces. Oni badali, jak to światło tych lamp energooszczędnych wpływa na ludzi. To jakby był pierwszy proces, gdzie od razu było powiedziane, że rzeczywiście jest to gorzej. I oni badają, wiesz, to jest dosyć ciekawe, bo nie mają żadnego innego wpływu, prawda? Taki astronauta, który siedzi w tej przestrzeni, jeśli chodzi o światło, to on ma tylko to światło albo żadnego innego światła, rozumiesz? Więc tak, oni mogą tak, rzeczywiście tak, prowadzić, tak. Mogą prowadzić porządne badania, które nie będzie różnych dodatkowych aspektów, bo to bardzo trudno w takim normalnym życiu jakby odseparować te różne inne wpływy, prawda? No i teraz niedawno zostały zainstalowane tam nowa technologia LED i też już ja widziałam, powiedzmy w tym roku najprawdopodobniej, pod koniec tego roku będą już, bo to są teraz w review, będą artykuły naukowe, które będą potwierdzały to, co jakby do tej pory wiemy, ale już jakby, wiesz, to jest inne case study, tak? To są badania już na zupełnie innym poziomie. Ale to nie jest tylko, wiesz, to nie są tylko ludzie, bo można powiedzieć, że na ludziach to trudno robić badania, ale to są badania, które są robione przez biologów na zwierzętach i na roślinach. I masz taką sytuację, jeżeli teraz z tego światła tutaj, które było wewnętrzne, pójdziemy na zewnątrz, prawda? To ja sama zaczęłam to obserwować i zaczęłam fotografować, ale to nie jako biolog, ale jakby rozmawiając z biologami, oni to potwierdzili, że w momencie, kiedy, to nie jest tak, że o, niebieskie światło złe i najlepiej to usuńmy to niebieskie światło, będzie wszystko okej. No nieprawda, bo każdy organizm inaczej funkcjonuje. Są organizmy, które funkcjonują tylko w ciągu dnia, są organizmy, które funkcjonują tylko w ciągu nocy. I na przykład tak, taki dosyć ekstremalny przykład, ale są organizmy, które korzystają z tego nikłego światła księżyca. Jak na przykład małe żółwie, które żeby przetrwać, jak w momencie się wyklują, to one podążają za nikłym światłem gwiazd i planet, i również księżyca, które odbija się w wodzie. I one jakby są w stanie, dla nich to jest przetrwanie, tak? Bo te malutkie żółwiki nawet i inne organizmy, one muszą dojść przez pewien dosyć spory dla nich kawałek tej plaży do wody, żeby uciec
różnego rodzaju zagrożeniem. I teraz co się dzieje? W momencie, kiedy my, ludzie, kompletnie zmieniamy to środowisko, bo nagle już to światło księżyca nie jest najjaśniejsze w tej przestrzeni, tylko patrzymy w drugą stronę, a tam hotele, restauracje, to co też lubimy bardzo, prawda, jako architekci i projektanci. Mamy ten cały turyzm, który się rozwija, to te biedne żółwie, ale nie tylko żółwie, różne organizmy kierują się w tym kierunku. I bardzo często są przejeżdżane przez samochody, bo tam gdzieś jest jakaś droga, czy nie wiem, atakowane przez, rzucam tutaj przykłady, nie wiem, koty, różnego rodzaju ptaki i tak dalej, nocne. Więc jakby, ale to nie jest tylko to są insekty, które są, wiadomo, są przecież piosenki, że jak chyba Marlena Dietrich śpiewała o tym, jak tutaj ćma do światła. To było zauważane, tylko że w pewnego rodzaju spektrum w tej chwili to na przykład niebieski bardziej przyciąga te insekty do tej lampy. No i one są wtedy bardzo wystawione na i widoczne dla potencjalnych właśnie różnego rodzaju drapieżników, tak? I to, czy to są nietoperze, czy to są różnego rodzaju zwierzęta. Czy tak w momencie, kiedy mamy na przykład mosty, każdy lubi przejść wieczorem, prawda, i obejrzeć tą, nie wiem, zawsze mi myślę o w Polsce oczywiście też się podświetla mosty, ale takim dobrym przykładem, czy to jest Londyn, czy na przykład Paryż, tak? Te mosty są podświetlone, jest to romantycznie i ta atmosfera tego miasta jest, prawda, wykreowana, ale jakby zapominamy o tym, że my zmieniamy to środowisko i na przykład jeżeli mamy ławice ryb, pstrągów, to my tworzymy taką świetną barierę. I one w tym momencie nie są w stanie jej przekroczyć, bo dla nich światło to znaczy, okej, światło, to jest dzień, to nikt mnie nie zaatakuje, to sobie płynę. A tu nagle na przykład pod mostem, taki bardzo znany, nie wiem czy wiesz, znasz, Calatrava stworzył taki most na rzece oczywiście. Sacramento, oczywiście. Bardzo znany, przepiękny, biały. Tylko oczywiście on się nie konsultował z nikim. I biolodzy zaczęli strasznie lamentować, i ich teolodzy to są tacy badacze, naukowcy, którzy zajmują się życiem ryb, bo nagle ta cała populacja, która powinna dopłynąć, nagle było 10% i nie wiedzieli, co się stało. Myśleli, że jakieś poważne zagrożenie, ktoś wypuścił jakieś toksyczne rzeczy do wody. Okazało się, że ten most został oddany do użytku. Calatrava oczywiście wymyśli sobie, że on będzie na biało pomalowany, czyli mówimy tu, jak architekci często nie zwracają uwagi na to, że pewne materiały mają i kolory mają wpływ na odbicie tego światła. Czyli najbardziej mówimy o nim, 80 białe światło, jeszcze pewnie tak błyszczące, tak jak to on bardzo lubi, to ta farba, więc 80%, 70% tego światła odbija się, wpada do wody, a pod mostem sobie siedzą różni drapieżnicy i tylko czekają na to ryby, tak? Więc jakby to są. Więc Calatrava również stwierdził, że bardzo dobrze byłoby miał kładkę z matowego szkła i poświetlić tym światłem przez tą kładkę, no i oczywiście to całe światło przychodzi do wody, więc daję taki przykład. Nikt o tym nie myślał, tak? Ale tu nagle katastrofa ekologiczna. Więc jakby zaczęto się konsultować z projektantami światła, moi koledzy, bo miałam kontakty ze Stanów, którzy jakby byli w ten projekt, projektanci światła zaangażowani, skontaktowali się ze mną, ja z kolei z biologami, poleciłam im również książkę. Ja mówię, ale jak wysoko możemy myśleć o świetle naturalnym w nocy? No jakie jest światło naturalne? Światło księżyca. Zobacz, te ryby, i są badania, które mówią, jeden luks. Nie może być więcej niż jeden luks, nie? Poniżej jednego luksa. Więc jakby to natężenie tego światła na powierzchni. Więc jakby, wiesz, zaczynamy wreszcie dostrzegać, że
że pewne nasze działania mogą wpływać nie tylko na nas, ale na to środowisko, w którym żyjemy. Czy na przykład dam ciekawy przykład, bo ja byłam w niego też zaangażowana i w tej chwili muszę powiedzieć, mówię o tym głośno, że wynikało to z pewnej niewiedzy. Nie wiem, czy kojarzysz, jak w Nowym Jorku World Trade Center zostało zburzone, tak? Był już atak terrorystyczny, to żeby uczcić te ofiary, zdecydowano się na stworzenie symbolu, chciano jakby pokazać, przesłać wiadomość, tak? Jakby zdecydowano, różni projektanci zdecydowali, że dobrze by było, żeby to było światło, że światło jest takim medium, które może właśnie przekazać tą wiadomość, prawda? Tego, że jesteśmy razem, że wspieramy się i że, no, że jakby nic nas nie pokona. I zdecydowano się, akurat w tamtym czasie pracowałam w firmie projektującej oświetlenie, projekty właśnie oświetlenia sztucznego w architekturze i w urbanistyce w Nowym Jorku. I to biuro całe było zaangażowane. I myśmy stworzyli koncepcję dwóch słupów światła. Te dwa słupy światła to nie są tylko dwa źródła światła. Jest ich tam z tego co chyba 48. One są naprzemiennie ustawione na dwóch platformach. I oczywiście testowanie było na pustyni, a później jakby to zostało, ta cała koncepcja przeniesiona i testowana jeszcze w Nowym Jorku. Pomysł świetny. Tylko nikt nie wpadł na to. Ja pamiętam, że jak myśmy robili ten, bo to oczywiście trzeba było dobrze ustawić każdy z tych wielkich opraw oświetleniowych. Nikt nie miał świadomości, że my możemy również negatywnie wpłynąć na środowisko. Co się okazało? Ja widziałam, że coś spadało z góry i to było tak rozgrzane, ta powierzchnia, to były wielkie reflektory, na te reflektory i to oczywiście syczało. I jakiś dym się pojawiał, taki dymek się pojawiał. To były i ptaki, które spadały, bo one przez to niebieskie światło było przyciągane. Tam jest, nikt nie wiedział o tym, że tam akurat jest między północą a południem taki ciąg migracyjny tych ptaków. I wiesz, i to nie jest to, że to tylko jeden raz w nocy, to było przez pół roku, rozumiesz? Więc jakby nawet nikt o tym nie wiedział. Jedyna rzecz, gdzie musieliśmy, jakby mogliśmy robić testy świetne i później jakby dopiero od pewnej godziny można było włączyć to światło, to były samoloty, żeby tych samolotów nie oślepić. A tak, to nikt nie myślał o środowisku. I co się działo? Ja też mam zdjęcia, które później były analizowane przeze mnie, po czytaniu różnych właśnie artykułów takich od biologów, że te ptaki były przez to spektrum światła przyciągnięte i one nie mogły, wiesz, one latały w kółko w tych snopach tego światła i one nie mogły stamtąd wylecieć. I w związku z tym, że nie mogły jakby odpocząć, to one padały i wielkie, wielkie ćmy, różnego rodzaju właśnie, tak, no niesamowite, nikt o tym nie wiedział, więc ja mówię również, to jest taka nauka na błędach, więc jak sama widzę gdzieś jakąś taki, wiesz, interwencję artystyczną, ja nie mówię, że nie, ale dobrze by było zobaczyć, czy to akurat nie jest właśnie na jakimś szlaku, wiesz, nie wiem, oświetla się górę albo oświetla się las, tak, czy i również, żeby to nie było przez całą noc, tak, jeżeli powiedzmy to, niech to gdzieś będzie przez krótki czas. My mamy również teraz, wiesz, technologia LED nie jest sama w sobie taka zła, jeżeli będziemy ją umiejętnie stosowali i również będziemy używali te elementy do sterowania. Więc jakby możemy przecież kontrolować natężenie, prawda? Czy możemy również, wiesz, decydować się zmieniać spektrum. Jeżeli wiemy, że na przykład jakaś grupa organizmów, która jest, nie wiem, na granicy wyginięcia, jest na przykład w jakimś obszarze, to nie powinniśmy stosować tego spektrum, żeby przyciągać te organizmy. Więc jest to skomplikowane. Mogę ci dać jeszcze inny przykład. Twierdza Wisłoujście, znana dosyć, prawda? Oczywiście. W niedaleko Gdańska. Tam są
różne właśnie przylatują i zimują nietoperze. I jest wiele różnych gatunków tych nietoperzy, ale jest jeden nietoperz, który jest na tej czerwonej liście, bardzo zagrożony. I badacze, z którymi miałam do czynienia, oni mi, jak też jakby czytam na ten temat, czytam ich opracowanie, zaczęli się zastanawiać, jak to jest możliwe, że mieliśmy pewną populację tych na wyginięciu właśnie nietoperzy, ale ona spada drastycznie do jednego nietoperza. No co się tu stało, to jest ewidentnie coś się stało, więc ja z moimi moimi koleżankami i kolegami zaczęliśmy zastanawiać się, czy światło nie ma tu wpływu, ponieważ zaczęto na tym miejscu w lecie odbywają się festiwale muzyczne z iluminacją obiektu w różnych miejscach, w lesie, gdzie właśnie te nietoperze mają kryjówki, ale one oczywiście są tutaj w tych piwnicach, też w twierdzy. I co się okazało? Jest pewnego rodzaju przełożenie. Jak zaczęliśmy dochodzić do tego, co jest tak naprawdę przez badaczy dozwolone, to my przekraczamy bardzo dużo, to światło jest akurat w tym momencie, kiedy one przylatują na to rojenie i jakby później są, już jak z powrotem nie przylatują, o tak. Więc jakby my odstraszamy, wiesz, my, bo nie mam z tym nic wspólnego, ale ludzie bardzo często myślą o tym, czy firmy może nawet nie mają pojęcia, czy miasto na przykład Gdańsk nie ma pojęcia o tym, że pozwalając na takie eventy, że może mieć wpływ na środowisko. Nie? Więc jakby dlatego też te nasze badania są o tyle istotne, że możemy tutaj... Te przykłady są bardzo ważne, które powiedziałaś i te badania są właśnie bardzo istotne, ale wiesz, Karolina, zastanawia mnie to, jak często widzisz, i pewnie to wiesz, bo to środowisko oświetleniowe, przynajmniej w Polsce, jest, myślę, że stosunkowo małe. Jak często architekci i architektki, projektanci i projektantki korzystają z waszych usług? Bo te przykłady, które podałeś, są absolutnie spektakularne. Ale ja przypuszczam, że to jest absolutny wierzchołek góry lodowej i gdybyśmy tak zaczęli przyglądać się każdemu miastu bądź miasteczku, to w każdym znajdziemy pewnie parę, o ile nie kilkanaście albo kilkadziesiąt złych przykładów, które należałoby zmienić, żeby ten ekosystem świetlny naprawić. No, dam ci taki przykład. Oczywiście. Kolejny przykład. Istnieją różne organizacje, które skupiają projektantów światła w swoich szeregach. Są to zazwyczaj międzynarodowe organizacje, ponieważ ten zawód tak, architekta światła albo projektanta światła, czyli lighting designer, albo architecture lighting designer, on powstał niedawno w 1969 roku, wtedy, kiedy powstała pierwsza taka organizacja amerykańska, międzynarodowa, International Association of Lighting Designers w Stanach Zjednoczonych. I później to przyszło do Europy. Projektowanie światła może być zazwyczaj jest jakby robione na kilku płaszczyznach. Zajmują się nimi właśnie tacy niezależni projektanci światła. Jeśli chodzi o tą organizację International Association of Lighting Designers, to wśród profesjonalnych członków jestem jedynym polskim członkiem, więc wyobraź sobie, jak niewielu nas jest, ale mam nadzieję, że teraz to nowe pokolenie będzie jakby przyłączy się i będzie aplikować, właśnie, żeby jakby dzielić, uczyć się od tych, którzy tam w tej organizacji są, ale również rozprzestrzeniać tą nową wiedzę. Kolejno inżynierowie elektrycy również projektują. No, na pewno oni się znają na
na tych elementach technicznych, ale taki projektant światło, on ma te, łączy te dwa elementy, dwie wiedzy, tak? Mówimy o tym aspekcie technologicznym, ale również tym artystycznym. I dodatkowo jeszcze teraz coraz bardziej badawczym, że oni zagłębiają się w to bardziej, rozumieją, że ich odpowiedź, te projekty muszą być odpowiedzią na tą rzeczywistość, która ich zastała, prawda, i na pewne problemy. No i jest trzecia grupa, która bardzo się chlubi i działa, to są producenci oświetlenia i oni mają bardzo często swoje oddziały projektantów, którzy dla nich pracują i chcą jak najwięcej sprzedać swoich produktów. Więc tak, więc różnica między tymi trzema grupami jest taka, że taki niezależny projektant, on będzie starał się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla tego projektu, na przykład architektonicznego i czy urbanistycznego, ale będzie patrzył na człowieka, na środowisko, na podstawie tych najnowszych badań, prawda? Jeszcze to będzie estetyczne. Inżynier będzie patrzył, żeby mu się zgadzały tylko i wyłącznie te numerki, tak? Niestety, przepraszam, jeżeli obrażam tu inżynierów, bo są również tacy, którzy się kłaniają jakby i starają się również swoją wiedzę rozszerzyć. No i oczywiście producenci oświetlenia, którzy, wiadomo, chcą sprzedać jak najwięcej i różnie też bywa. Zdarza się również, że jest współpraca między w jednym projekcie, że jest inżynier elektryk, który mówi, ja się na tym nie znam, ja się tylko znam na tym, żeby powiedzieć, jaki jest przekrój kabli, ja to wszystko tu Państwu policzę. Proszę mi tylko powiedzieć, co Państwo, projektanci chcieliby Państwo, żebyśmy zaprojektowali, a producent oświetlenia mówi, ja się też cofam, ja posłucham, jakie Państwo chcieliby moje produkty wykorzystać i mogę chętnie pomóc na przykład w zmianie optyki albo tam w jakichś modyfikacjach. Więc jest to możliwe, jest to bardziej praktykowane na Zachodzie, ale również coraz bardziej w Polsce to się widzi często. Co ciekawe, już coraz mniej zapraszani są z zagranicy projektanci do nas, tylko jakby tutaj projektanci rodzimi już próbują pewne tematy sami się zająć i zaproponować rozwiązania, więc to cieszy, ale myślę, że musimy wszyscy dalej pogłębiać swoją wiedzę, że to nie jest tylko coś, co się powiedzmy 20 lat temu czy 10 temu nauczyliśmy i tak będziemy te jak sztampę tam kopiować te projekty, tylko każdy projekt jest indywidualny i tak do niego trzeba było podchodzić. To bardzo absolutnie optymistyczne, co mówisz. Tak sobie myślę, że powiedziałeś to bardzo dyplomatycznie też, że coś się zmienia, jakoś się zmienia, będzie lepiej. Miejmy nadzieję, że bo przez te 10 ostatnich lat dużo się zmieniło, to przez kolejne 20 albo kolejne 10 też się może dużo zmieni. No ale faktycznie mówiąc kolokwialnie, no to jest trochę bieda wciąż na tym rynku polskim w kontekście oświetlenia. I tutaj sobie taki przeskok w kierunku miast i właśnie prawa, bo ruszyliśmy już trochę temat regulacji i prawa, ale mało ruszyliśmy temat miast w kontekście tego, co one mogą zrobić, żeby radzić sobie z zanieczyszczeniem światłem. Jak ty to widzisz? Jaka jest ta droga do tego, żeby to zanieczyszczenie przez miasta redukować? To się może jedynie zdarzyć właśnie poprzez dobrze skonstruowane prawo, w Polsce oczywiście. Może plany miejscowe powinny to zawierać, a może widzisz jakieś inne czynniki, które na to powinny wpłynąć. No może tutaj w ogóle absolutnie nie musimy prawa zmieniać, tylko kluczowa jest sama na przykład edukacja naszych samorządów i władz też, nie tylko lokalnych, ale i też pewnie narodowych. Wiesz, mi się wydaje, że edukacja jest najważniejsza, ale nie tylko samorządów, takiego zwykłego Kowalskiego, który będzie wiedział, o, świecą mi tutaj, okno, ja mam prawo coś powiedzieć,
a nie jakby schować głowę w piasek, tak? Że jakby w momencie, kiedy o tym zacznie się mówić, to jest jakby jedna rzecz, że w krajach takich jak na przykład, nie wiem, Francja, jest wprowadzone light pollution law, czyli takie prawo związane z zanieczyszczeniem światłem sztucznym. I tam jest tak, że oczywiście są wyjątki w takich miejscach jak Paryż, tak, dla pewnych obiektów i tak dalej, ale tam, czy na przykład w Słowenii, są stricte wymogi, które mówią, ok, taka i tylko jasność fasady jest dozwolona, albo na oknach może być tylko i tylko takie natężenie światła. Tak? Czyli jakby tutaj są pewne parametry, które możemy sobie sami, możemy nie sami, ale możemy wziąć na przykład firmę, która nam to sprawdzi, czyli jeżeli pewne wartości są przekroczone, to mamy prawo, żeby to zmienić. Tak? Druga rzecz, jeżeli wszyscy mówią o marketingu miast, ale są przykłady bardzo dobrych miast, które bardzo dobrze funkcjonują w ciągu dnia, ale również w ciągu nocy i mają różnego rodzaju czasowe, na przykład festiwale świetlne, czy mają obiekty, bo to te festiwale świetne są to takim czasowym wydarzeniem, ale mówię permanentnie oświetlane, ale jest to robione z głową. I tutaj różnego rodzaju miasta, w zależności od ich skali, tworzą miejskie plany świetlne. Tak, one po angielsku zwane są Urban Lighting Master Plans. Te plany, one są tworzone jeżeli powiedzmy jest to dla istniejących części struktur w mieście, ale również dla nowo powstałych. I to zdarzyło mi się pracować przy projektach, gdzie inwestor był inwestorem prywatnym, ale byli przedstawiciele również miast, bo na przykład było na granicy, prawda, jakiejś tam gminy. Więc jakby przedstawiciele gminy z inwestorem prywatnym. I tutaj uważam, najważniejsza jest taka współpraca interdyscyplinarna. Ja się zawsze uśmiecham na słowo interdyscyplinarne, dlatego tak wiesz, dlaczego? Tutaj. Zawsze się uśmiecham na słowo interdyscyplinarne, bo ale to pozytywnie dla mnie chyba, jest, prawda? Tak, bardzo tak, fantastycznie. Dobrze. Dla mnie jest absolutne clue w projektowaniu, ale też myśleniu o mieście. Dlatego tak zareagowałem entuzjastycznie. Tak, więc nie da się, wiesz, do czego my dochodzimy, że tak naprawdę nie da się tylko i wyłącznie bazować na urbaniście. Tak, który zrobimy tutaj plany i to wszystko jest dobrze. Architekt krajobrazu jest bardzo ważny, prawda? Ale również eksperci od oświetlenia, eksperci od na przykład związani z takimi rzeczami jak biologia, tak? To środowisko, czy na przykład nawet powstają nowe profesje, jak sound designer, ale taki, czy soundscape designer, tak, którzy zajmują się również tym dźwiękiem w tej przestrzeni miejskiej. I oni wszyscy, ja już nie wspomnę o tych takich podstawowych, jak nie wiem, inżynierowie transportu, czy właśnie inżynierowie elektrycy, tak, i tak dalej. Więc jakby i inwestor, który musi mieć tą wizję. Wszystko tak naprawdę zależy od inwestora i od tego, jaki on jest elastyczny, żeby również być może być przekonanym do pewnej wizji. I jakby, żeby mu pokazać, że sukces miejsc w mieście nie zawsze zależy od tego, że one muszą być prześwietlone, czy za bardzo oświetlone. Jednym z najbardziej, z największych terenów takich zregenerowanych w tej chwili w Europie, to jest, nie wiem, czy znasz ten projekt King's Cross St. Pancras i niedaleko? Tak, oczywiście. Tak, niedaleko stacji i obok. Co tam się zdarzyło? Tam rzeczywiście był inwestor,
prywatny, który był bardzo otwarty na propozycje. Byli architekci, urbaniści, architekci krajobrazu, którzy byli również otwarci na propozycje projektantów światła, którzy zaproponowali masterplan. I ten, wiadomo, że taki masterplan dla takiego, kiedy pracowaliśmy nad tym projektem, to było przewidziane, że ten projekt on będzie trwał około 10-15 lat. I tak rzeczywiście było, że każdy z tych działek, tak, one były rozwijane, ale co było ciekawe, przez różnych architektów, bo były konkursy, przez różne teamy, ale trzeba było mieć takie wyjście, taką bazę, żeby to wszystko było, wiesz, ja nie mówię, że jednolite, ale że jak się wejdzie do tej przestrzeni, żeby się czuło, że to jednak wszystko jest połączone. W ciągu dnia oczywiście można to zrobić za pomocą architektury, prawda, urbanistyki, tutaj elementów przestrzeni, materiałów, ale w ciągu nocy jest to światło. Czy jest to temperatura barwowa, czy jest to na przykład jak się pewne elementy, nie wiem, fasady oświetla, czy jest to jak się traktuje to przestrzenie właśnie, gdzie się siedzi, czy na przykład nie wiem, takie przestrzenie, gdzie mamy restaurację, prawda, to alfresco dining i tak dalej. Więc jakby czy taka strategia, masterplan świetlny, ona daje taką ogólną wizję, z sugestiami, prawda? Nie wiem, wysokości, na jakiej wysokości zamontowane są oprawy oświetleniowe, jaką powiedzmy powinny mieć optykę, temperaturę barwową dla pewnych, na przykład, nie wiem, ciągi piesze mogłyby być taką temperaturą barwową potraktowane, a na przykład, żeby była różnica między tymi ciągami komunikacyjnymi, że ciągi komunikacyjne innymi i tak dalej, nie? I dopiero jakby to daje taką ogólną bazę i w momencie, kiedy do projektu jest nowy konkurs, na przykład na jakąś przestrzeń i przychodzi nowy team, który nie ma pojęcia, oni nie zaczynają od zera. Oni wczytują się w taką, bo to jest dokument, który jest przedstawiany, jakby rzucany na to biurko temu nowemu teamowi i oni muszą się wczytać i oni muszą zrozumieć tą strategię, i również ją aplikować. Tam nie jest dokładnie powiedziane, ok, taką i taką oprawę oświetleniową powinien w tym i w tym miejscu ktoś mieć, tylko wiesz, to daje taką, rzeczywiście nie wiem, czy miałeś okazję być w tym miejscu, ale ludzie tam uwielbiają przebywać, ponieważ tam jest i natura, bo jest i rzeka, i parki. Jest to potraktowane w taki sposób, że jest to oświetlone, ale jest to oświetlone, człowiek czuje się bezpiecznie, ale bezpiecznie nie znaczy prześwietlone, prawda? Można czytać w kompletnej ciemności, można czytać gazetę przy świetle księżyca, bo to chodzi głównie o kontrast. Ja nie mówię, żebyśmy wyłączyli całe światło, i skupili się tylko na prawda, korzystali ze światła księżyca gwiazd. Nie, absolutnie nie. Ale zobacz, w tej chwili w Wielkiej Brytanii można już redukować kategorie klas oświetleniowych ulic po północy, po 11. Czyli na przykład jeżeli nie jest używana ulica, więc jakby ten poziom natężenia oświetlenia można zredukować o klasę. I to jest korzystne, powiedzmy, po pierwsze, redukujemy energię, tak? Druga rzecz jest to, po co ma się świecić oświetlenie uliczne, kiedy tam nikogo nie ma. W tej chwili też wprowadza się takie oświetlenie uliczne, które jest, one reaguje na ruch. Możesz mieć sensory i ono nie jest, to natężenie światła nie jest na wysokości przepisane, jeśli chodzi o przepisy, tak, podane związane z przepisami 100%, tylko jest ono zredukowane do 20% i w momencie, kiedy sensor jest w stanie odczytać ruch, czy jest to samochód, czy jest to osoba, to natężenie powoli wzrasta. I ona, jak ta osoba przejdzie albo samochód przyjedzie, ona rzeczywiście
spokojnie znowu spada, i ci szczególnie w takich rezydencjalnych miejscach. Dużym problemem, jakim ja widzę, to jest to tak zwany mixed use development. Kiedy mamy, no bo jakby teraz urbaniści zaczęli odchodzić od tego, że kiedyś było mieliśmy tylko przestrzenie, gdzie nocowaliśmy, tak, gdzie była ta budownictwo rezydencjalne, tak, mieszkaniówka, gdzie myśmy mieli tutaj restauracje czy biura, prawda? Bo ponieważ zobaczono, że takie miasto przestaje żyć w nocy i nagle są wyludnione miejsca. Więc jakby znowu wracamy do takiego, czy śmieję, trochę średniowiecznego miasta, gdzie wszędzie można było dojść na piechotę, tak? Ale to się sprawdzało. Że wszystko było w okolicy 10-15 minut, tak, dojścia, tylko to z kolei powoduje w nocy szczególnie, powoduje problemy. No bo jeżeli mamy mieszkaniówkę naprzeciwko biurowcu, no jeszcze powiedzmy biurowcy, no to to światło będzie wyłączone, miejmy nadzieję, tak, chyba że przyjdzie pani sprzątaczka, gdzie nie ma systemu sterowania w budynku tak zaprojektowanego, że jest to powiedzmy na pomieszczenie, związane z pomieszczeniem albo piętrem i będzie chciała na przykład na parterze sprzątać, a wszystko jej się zaświeci, prawda, na wszystkich kondygnacjach, bo to też jest, to trzeba zaplanować, tak? To trzeba zaprojektować, no ale powiedzmy mamy, nie wiem, właśnie restauracje, reklamy. Reklamy są bardzo dużym problemem, tak? Więc jakby tutaj rola tego projektanta światła jest, wydaje mi się, coraz bardziej istotna w tych miastach właśnie, do których dążymy, tak? Faktycznie, jak to mówisz, to widzę, że no, żeby coś się w Polsce zmieniło, to musiałyby pojawić się jakieś zapisy prawne jednak, które wymusiłyby posiadanie takiej pewnej strategii, posiadanie takiego świetlnego masterplanu, i myślę, że to doprowadziłoby w konsekwencji do tego, że zaczęlibyśmy o tym myśleć w sposób systemowy. Zresztą tak samo było ze smogiem, że na początek nie było za dużo tych norm. Obecnie nie dość, że są normy, to jeszcze my jako społeczeństwo jesteśmy tutaj bardzo, bardzo na to uważni i bardzo pilnujemy naszych samorządów, żebyśmy mieli czyste powietrze w naszych miastach. Ale wiesz, Karolina, to nie tylko nawet, no, jeszcze tylko ja powiem, hałas nawet, tak. Wiesz, to niedawno, oczywiście. Więc ja myślę, że to światło to jest następny krok. Otóż to. Ale zastanawiam się, czy może w tej trudnej mimo wszystko polskiej sytuacji znajdziemy jakieś promyczki nadziei? W sensie, czy widzisz jakieś miasto bądź miasteczko, które może być tutaj wzorem albo prognostykiem dobrych zmian w Polsce? Jeśli chodzi o duże miasta, to jest bardzo trudno. Naprawdę, ponieważ wiesz, tam jest tyle aspektów i tyle osób zainteresowanych, mających zupełnie inne oczekiwania, więc jest to bardzo trudne. Nawet jeżeli jest to zainteresowanie, to za tym powinny iść pieniądze. Więc jak nie ma pieniędzy, rozumiesz, to jest wszystko skomplikowane. To muszę powiedzieć, że dopóki nie dojrzejemy do tego, to będzie, no nie będziemy mogli sami od siebie wymagać, o tak. Ale co się zmienia, to, że my jako wiesz, Polacy wyjeżdżamy za granicę i obserwujemy miejsca, które są wieczorem przyjazne. Jedziemy na wakacje w różne miejsca, czy to do Włoch, czy do Francji, prawda? Czy nawet zarobkowo ludzie do Wielkiej Brytanii jeżdżą, prawda? I obserwujemy. I ja pamiętam, miałam taką sytuację, że w miasto Gdynia było zainteresowana
bo dlaczego u nas nie może być jak za granicą? O tak. Więc oni też bardzo, bardzo patrzyli na to w tym, jakby w tym kierunku. Więc są miasta, które mają pomysły i chciałyby to jakby urzeczywistnić. Jedynym problemem czasami są to pieniądze, tak? Bo wiesz, zdarza się tak, że producent przychodzi, to ja nie mówię, nie chcę tutaj absolutnie mówić o Polsce, ale to się na Zachodzie również zdarza i jest inwestor, czy właśnie taka gmina ma powiedziane, okej, my wam zrobimy design, zaprojektujemy za darmo, a wy tylko od nas kupcie oprawę. No, nie? Więc jakby nic nie ma w przyrodzie za darmo. Nic nie jest za darmo i zawsze nieśmiertelna w Polsce metoda, czyli wyjeżdżać za granicę. Obserwować, co się tam dzieje, to mam wrażenie, że my to tutaj w Polsce mamy zapisane w DNA, aczkolwiek no, śmieję się, dobry ale przykład, uważam, że jest to bardzo dobra metoda, prawda? Dobra metoda, tak? Bo to tak jak ze wszystkim. Dobrze uczyć się na dobrych przykładach. Otóż to. I nie powtarzać błędów innych, tylko od razu dążyć do tego, żeby było jak najwspanialej i jak najlepiej. Karolino, tak powoli zbliżając się do końca, mam wrażenie, że poruszyliśmy tu bardzo wiele różnych wątków związanych ze światłem, bo i byliśmy przy biologii, i przy rewolucji związanej z żarówką, i przy miastach, i przy architekturze, i przy człowieku, i tak mógłbym wymieniać i wymieniać, ale chciałbym, żeby ta rozmowa była też taką trochę wędką dla osób słuchających nas i oni też na własną rękę mogli ten temat plądrować. No i mam takie zawsze klasyczne pytanie o polecajki. Czy masz może coś do polecenia, jakąś książkę albo książki, literaturę, prasę, a może podcasty i YouTube'y? Nie musimy się tutaj ograniczać tylko do Polski, bo wiemy, że w Polsce ten temat wciąż wybrzmiewa, więc jak najbardziej możesz tutaj również polecać literaturę światową. I literaturę światową. Więc tak, myślę, że dla architektów, czy urbanistów, czy designerów, którzy nas słuchają, jednym z takich ciekawych magazynów, w których mogą jakby zapoznać się z różnymi projektami, ale artykułami na różne tematy, to jest takie czasopismo wydawane w Wielkiej Brytanii. Ono w tej chwili jest numer jeden, ja bym powiedziała, na świecie, związane właśnie z iluminacją architektury i również urbanistyki, czy tam powiedzmy części miast. To wydawnictwo nazywa się ARC, Lighting in Architecture. Ona również ma, można mieć wersję drukowaną, zamówić i płatną, ale również oni udostępniają za darmo wersję PDF, która jest do pobrania, do przeczytania, tak jak to się teraz ostatnio dzieje, za darmo, więc może później po skończeniu tutaj tej rozmowy ja podrzucę ci linka i będziemy mogli go gdzieś tam dodać. Jakby ktoś będzie super, wrzucimy w opisie odcinka, tak. Po prostu. Tak. Również jeśli chodzi o takie bardziej... oczywiście jest parę pozycji takich literaturowych. Jedną z pierwszych i mam nadzieję nie ostatnich pozycji to jest to publikacja wydana przez Royal Institute of British Architects, RIBA Publishing i oni wydali książkę właśnie na temat miast. Urban Lighting for People. Okej. Evidence-based lighting design. Dobrze, jest. Czasami dobrze, to te polecajki wrzucimy również w opisie tego odcinka, a na sam koniec mam do ciebie pytanie takie skierowane już do wszystkich, do nas wszystkich zwykłych śmiertelników. Co możemy zrobić, podsumowując to wszystko, żeby poprawić swój komfort życia związany ze światłem? Jakbyś miała stworzyć taki... Chciałem powiedzieć dekalog, ale to może przesada. W punktach wymienić parę takich ważnych aktywności, które
możemy zrobić. One poprawią komfort życia, a przez to poprawią nasze zdrowie. No i oczywiście też życie. To co by to było? Mówisz dla takiego zwykłego zjadacza chleba, czy dla projektanta? Tak, tak, dla takiego zwykłego zjadacza chleba, takim jak ja jestem pewnie i też wiele osób słuchających. Dobrze, dobrze, dobrze. To przede wszystkim zasugerowałabym, żeby wstawać rano i spróbować. Ja wiem, że dla projektantów jest to czasami duży problem, bo oni pracują w nocy, czy architektów, ale spróbować jak najwcześniej wystawić się na światło sztuczne, bez okularów, bez czapki. Światło dzienne. Światło dzienne. Bez okularów, bez czapki. 10-15 minut. To spowoduje również synchronizację tego naszego zegara biologicznego, tych naszych rytmów okołodobowych i będziemy w stanie lepiej spać. To jest, o tym się nie mówi, ale to jest jakby ważna sprawa. Również wiele z nas, wiele z osób w tej chwili pracuje w tym systemie home office z domu. Nie chodzą do biura. Ale jeżeli nawet chodzą do biura, starać się pracować blisko okna. Nie, jeżeli mamy te tak zwane open space office, tak, to żeby starać się siedzieć jak najbliżej okna. Więc mimo tego, że te szyby, one redukują spektrum, tak jak tam infrared i UV, to mimo wszystko pewna wiązka tego światła, zdrowa wiązka przechodzi i dobrze na nas wpływa. I również na nasz nastrój. To jest jakby tutaj taka ważna rzecz. Jeśli chodzi o, jeżeli możemy, to oczywiście starajmy się również w czasie lunchu wyjść na zewnątrz. To jakby to też bym powiedziała, starajmy się korzystać bardziej z tego światła naturalnego, kiedy ono jest. Wieczorem czy po południu sugerowałabym, żeby stosować oświetlenie sztuczne, które miałoby rzeczywiście tą jak najniższą temperaturę barwową. Nie mówię, że mamy siedzieć przy świeczkach, chociaż wiadomo, że najbardziej romantyczna jest kolacja przy świecach. W najdroższych restauracjach zawsze gdzieś tam to światło jest. Ale żeby taką minimum godzinę przed pójściem spać wyłączyć komputer, telewizor, komórkę i spać w kompletnej ciemności. Starać się, jeżeli można, to mieć ciemne, takie bardzo nieprzypuszczające światło zasłony, jeżeli nie ma rolet, no i usunąć wszelkiego rodzaju oświetlenie, które tam powiedzmy budziki, niebudziki z tym takim ciągłym światłem. To pozwoli nam jakoś tam wyregulować właśnie te nasze procesy biologiczne, no i wstać z werwą i z dobrym nastrojem i zdrowiem następnego dnia. Tak. I tak nasz cykl dobowy się zamyka i tak codziennie. Absolutnie uważam, że złote rady, Karolino. Dla mnie ta rozmowa była absolutnie fascynująca. Ja postaram się zaimplementować to, o czym mówisz. Nie będzie to łatwe. Jest to bardzo ale myślę, trudne. Że kroczek ja po kroczku. Myślę, że kroczek po kroczku, chociażby wychodzenie w porze lunchu na światło słoneczne, to od tego mogę zacząć. To wydaje się najprostsze. Dziękuję ci bardzo serdecznie za tą rozmowę. Naprawdę była dla mnie niesamowitą przyjemnością i była fascynująca i myślę, że jest jeszcze tyle tematów, których nie poruszyliśmy, że ja już od razu tutaj deklaruję do wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają, że my się jeszcze spotkamy, mam nadzieję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo za to zaproszenie i mam nadzieję, że zaprezentowałam i opowiedziałam o paru nowych rzeczach i że zaintrygowałam naszych tutaj słuchaczy i że będą dalej poszukiwać i się w tym kierunku rozwijać. Dziękuję ślicznie. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, dziękuję bardzo.
To był miastoranek, którego gościnią była Karolina Zielińska-Dąbkowska. A ja zapraszam Was na przyszłą niedzielę na Miasto Czytania, które odbędzie się klasycznie o 10:00, tutaj premiera na naszym kanale. A dla głodnych wiedzy jest już dostępny z zeszłej niedzieli odcinek z Agatą Twardoch o architektkach, więc myślę, że to taka polecajka jeszcze ode mnie na koniec. No i to dzisiaj by było na tyle. Za realizację odpowiadam ja sam, za podcast Bastek Łąkas i Ola Kopeć, za identyfikację Patrycja Mola, za promocję Klaudia Mańka i Ola Kopeć, a prowadził rozmowę Łukasz Harat. Dzięki wielkie, do zobaczenia. No i pamiętajcie, żeby stosować te rady, o których mówiła Karolina odnośnie światła. Dzięki. Pa.